Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, to jest nowe miasto, właściwie nowa plaża, na której będę budował właśnie nowe miasto. Miasto turystyczne, w którym nie będą pojawiały się megawieże, w którym myślę, że zrobimy wszystko tak, jakbyśmy mieli tylko wyłącznie podstawową wersję gry. Ewentualnie skorzystamy wyłącznie z atrakcji turystycznych dostępnych w dodatkach związanych właśnie z jakimiś tam zagranicznymi miastami. Teraz nie pamiętam, które to były miasta dokładnie, ale wiecie, o co chodzi. Zobaczycie zresztą w trakcie gry. Mapka jest dość blisko. To są takie trzy wyspy, plus tutaj powiedzmy no, cztery wyspy nam właściwie z tego wychodzą. Zobaczcie sobie, tutaj z tyłu mamy oczywiście nasze poprzednie trzy miasta. Wszystkie mają ogromne megawieże. Tutaj będzie to mały kurort. Mały kurort, mała, ładna, bardzo małe, ładne miasto turystyczne. Zerknijmy sobie tylko teraz jeszcze na to, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o zasoby, przede wszystkim wody, bo tylko z wody będę korzystał. Jeżeli chodzi o jakieś złoża oleju, które są tutaj, rudy akurat nie ma i węgla nie ma, ale jest dużo oleju. Z tego nie skorzystam, bo nie chcę zatruwać środowiska. Zerknijmy tutaj, gdzie ta jest woda. Gdzie ta woda była teraz? Nie pamiętam, już zgubiłem się. Tu jest. Elegancko jest wszędzie. Jeżeli chodzi o wiatr, bo pewnikiem jakieś drobne, przemysłowe budynki będą musiały się pojawić. Tylko teraz tak, żeby nie zatruwały, to możliwe, że pojawią się gdzieś tu po boku albo gdzieś tutaj na tej wyspie. Może gdzieś tutaj na tej wyspie wrzucę te budynki przemysłowe, bo kilka musi być. Musimy produkować towary do sklepów. Muszą się te towary pojawiać, aby sklepy miały możliwość w ogóle bytu. Dobra. Mamy 50 tysięcy. Zacznijmy sobie od tej alei średniej gęstości. I teraz tak, żeby to ładnie jakoś wyszło. Może troszeczkę jeszcze do przodu. I tutaj w bok. A może dotąd? O, właśnie. Tak. I tutaj. Będzie też dojazd do torów kolejowych, cudownie. Okej, tutaj będzie musiała być już mniejsza droga. Bo obawiam się, że jak zrobimy taką gęstą, grubaśną drogę, to niestety nic tutaj nie zmieścimy. Dobrze, dobrze, zobaczmy, co my tu mamy teraz. Tak, na pewno musimy dać jakichś mieszkańców. Mieszkańcy tu. No bo nie dajmy jeszcze tutaj jakieś strefy przemysłowe. No, przepraszam, nie przemysłowe, tylko handlowe. Tutaj będą mieszkać. Teraz tak. Potrzebujemy zrobić tutaj. Myślę, że zrobimy tutaj ten przemysł. Strefy przemysłowe też będą potrzebne. O, myślę, że tyle wystarczy w zupełności. Reszta znowu oczywiście na mieszkańców. Mieszkańcy będą podstawą. Proszę bardzo. O, w ten sposób. Oddzielimy mieszkańców od przemysłu strefą usługową, komercyjną. Dobrze. Przede wszystkim woda, bo już widzę, że mają problemy. Nie ma w regionie nic. No i właśnie, teraz dać wieżę ciśnień, czy dać... dać pompownię wody. Duży dylemat. Bo mówimy, że nie będę korzystał z miast przyszłości, ale przynajmniej z mega wież nie skorzystamy. Z kolei pompownie wody są o tyle lepsze od wieży ciśnień, że mają większą wydajność. Przy niekoniecznie wyższych... No troszeczkę więcej zapłacimy, dobra.
Tak jak mówiłem, damy zwykłą wieżę ciśnień. Teraz zobaczymy, jest, ok. Potrzebujemy mieszkańców, hello. Bo niestety na razie wydajemy fundusze. Więcej mieszkańców, więcej. Elektrownia wiatrowa. Dobrze, elektrownia wiatrowa. Na początku powinna wystarczyć. Myślę, że tutaj dam ją, czy gdzie? Dobra, tutaj dam elektrownię wiatrową. Aha, poczekajmy, musimy mieć fundusze na plus. Tutaj możemy zwiększyć przychody. Proszę bardzo. Podatki zwiększone maksymalnie. Tak, żeby nikt mi tutaj nie płakał, że za dużo musi płacić. Tą drogę jeszcze pociągniemy tutaj sobie. O! Czekajcie, kawałek tutaj. To można będzie wybudować za jakiś czas. Taki most. Tutaj też jakieś połączenie zrobimy, ale to w przyszłości. Jak to nie ma prądu? Jest prąd. Oczywiście ścieki. Na razie rura odpływowa. Ile ona kosztuje? 3,5 tysiąca. Jak mówimy, uzbieranie kilku tysięcy. W ostatnim odcinku, uzbieranie kilku tysięcy to jest problem. W przypadku tego miasta, o którym to mówiłem, uzbieranie kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy nie było większym problemem. Dobra, 3600, proszę bardzo, możemy wstawić rurę odpływową. Dobra, teraz są zadowoleni. Za mało producentów towarów. O, jak mi przykro. Dobra, musimy coś z tym zrobić, nie może tak być. Trzeba więcej. Więcej producentów towarów, czyli dorzućmy sobie tutaj jeszcze. No, tutaj już nic nie zmieścimy. Dajmy sobie może tą drogę na początku, czekajcie. Tą. Jak za mało simlonów, no proszę cię. O! Chyba zmieścimy tu jakieś budynki przemysłowe, co? Przemysł, muszę dorzucić. Okej. Okay. Niestety przemysł zaśmierdza nam to miasto, jest potrzebny. Tutaj ratusza oczywiście nie buduj, bo to jest w tym momencie strata miejsca, to jest strata simileonów na godzinę, ponieważ mamy w regionie dostępne wszystkie wydziały, więc nie ma sensu w to wchodzić. Coraz ładniej to wygląda. Bardzo dobrze. Średnio zamożny będziemy potrzebować za niedługo. Właściwie już potrzebujemy, ale... zobaczmy, czekajcie, jakby tu teraz to ugryźć. Mamy 6000. Dobra, troszkę zwiększymy gęstość. Dorzućmy sobie jeszcze tą ulicę.
ona będzie połączona w tym miejscu, bo się uda. Za mało simlonów, ale uda się. Dobra. Mhm. Za mało simulonów. No ale skąd ja to znam? Więcej mieszkańców dorzućmy sobie. Czekajcie, najpierw tutaj strefy nie przemysłowe, tylko komerche damy. Komerche. Tu damy przemysł. I tutaj. Tutaj damy tak. Tu możemy dać znowu mieszkańców. Dobrze. Zobacz, masz, co się tu wybuduje. Dorzućmy znowu mieszkańców, tylko tak. Potrzebujemy znowu troszkę zacieśnić te drogi. Wykorzystajmy maksymalnie, jako że tutaj nie będzie mega, wiesz? Szczególnie dlatego, że tutaj jest po prostu mały teren, mała powierzchnia. Więc nie ma sensu wchodzić w takie budowle wielkie. O! Jak za mało simlonów. Się czepiają strasznie. Dobra, poczekajmy znowu chwilę. Mamy 3000 na godzinę. Moglibyśmy wziąć sobie jakieś obligacje. Byłoby łatwiej. O! Tutaj jeszcze możemy pociągnąć drogę. I teraz tak, tutaj znowu zrobimy... Nie, weźmy sobie obligacje, nie ma na co czekać. 100 tysięcy. I możemy budować dowoli. Tutaj drogę. Tak. Bo tutaj sobie już będziemy mogli połączyć. I tutaj znowu będzie trzeba wąskie dróżki zrobić. Tutaj też jakoś to połączymy wszystko. Może być. Sobie przedzielimy. Coś takiego. O, proszę bardzo, mam tutaj strukturę już zrobioną na tej większej powierzchni. Tutaj zostawmy to. A, no tutaj możemy to jeszcze wykorzystać jakoś, chociaż... Nie wiem, czy nie zrobimy tutaj po prostu pola z wiatrakami. Więc na razie zostawmy ten teren. Dorzućmy sobie tutaj jeszcze jakieś strefy. Potrzebni będą średnio zamożni, więc dorzućmy tutaj... Naturalne, sportowe. Tylko to jest... A właśnie, to już jest... Nie, nie, to jest w dodatku. To jest w dodatku, więc to zostawimy. Dorzucimy sobie w park falistą ścieżką. No powiedzmy tutaj. I dorzućmy sobie na przykład jeszcze staw w pobliżu. Teraz możemy dorzucić tutaj właśnie budynki mieszkalne. Mapa wartości terenu przyda się. Elegancko. Więcej średnio zamożnych, czyli dorzucimy jeszcze, co my tu mamy. Coś większego, coś mniejszego. Park gminny, no niestety, jest dość drogi. Dajmy jakiś obiekt sportowy.
To z balonami za drogie, to też. Wielki skatepark. Czemu by nie? I do tego tutaj coś mniejszego. Z naturalnych. Średni park ze ścieżką. O! I znowu dorzucamy teraz tutaj mieszkańców w tych miejscach, gdzie jest jednak większa wartość terenu. Dorzućmy też tutaj. Kilku tutaj. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jeśli zaczną budować, kogo nam zacznie brakować, jak na co będzie znowu popyt. Zaczyna wzrastać zapotrzebowanie na strefy komercyjne. Więc na pewno to będziemy mogli coś dorzucić za chwilę. Dajmy tutaj. Dajmy tutaj. Także mieli zewsząd dostęp właśnie do sklepów. Kryzys bezrobocia. Ale za dużo tych tutaj jest. Nie może tak być. Dobra, dorzucę jeszcze trochę do tej drogi. Dorzucimy tutaj strefę komercyjną. Strefę przemysłową, przepraszam was bardzo. Znacznie większa ilość. Patrzcie, ile potrzeba teraz strefy komercyjnej dla średnio zamożnych. Za wymagający. Czy gdzieś jeszcze nie tu zmieszczę? Dobra, dorzućmy jeszcze tutaj. Okej. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na szczęście nic nie ma do wyburzenia. Początki zawsze są bardzo trudne, z tego względu, że właśnie musimy pamiętać o wszystkich elementach, żeby to jednak było spójne, żeby to jakoś działało, funkcjonowało. To jest największy ból, to jest największy problem. Tu mamy połączenie, tu będzie trzeba zrobić jeszcze połączenie właśnie. O! Tak. Nie wiem, czy nie zrobić jeszcze tutaj połączenia, ale to chyba troszeczkę byłoby za dużo. Tutaj ten most chciałem zrobić, nie wiem, czy mi starczy funduszy. Jest. Uda się. Proszę bardzo, mamy. Zamknijmy to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No, powiedzmy, że może być. Delikatnie mówiąc. Tutaj jeszcze postawimy sobie jakieś dróżki. Na przykład tutaj. I tutaj chyba przez środek puszczę. Żeby było miejsce na rozbudowę tych budynków, bo w przyszłości pewnie powstaną tutaj jakieś wieże, jakieś drapacze chmur. A one potrzebują zawsze dużo miejsca. Czekajcie. Tu możemy zrobić przecież jeszcze jakiś... no właśnie. Tu możemy sobie postawić... O. Port. Oczywiście, że port. Tu musimy postawić port dla statków. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Tutaj na pewno coś będziemy mogli dorzucić. Dobra.
będzie jakaś plaża. Mhm. Później zajmiemy się tą wyspą największą. Na razie jeszcze podzielamy tutaj. Zobaczmy, zapotrzebowanie, cały czas zapotrzebowanie jest na średniozamożnych, na te elementy. Dorzućmy więcej parków. Może nam to jakoś coś pomoże. Może coś droższego w końcu. Wielki park ze ścieżką. Tutaj. O. Wszyscy oczywiście uradowani. Uchechani. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj wartość terenów. Zapotrzebowanie. Kryzys bezrobocia. Kryzys bezrobocia. Zobaczmy sobie, kto nie ma pracy. Mhm, dobra. Czyli średnio zamożni mają pracę, czyli w tym momencie rzeczywiście potrzeba więcej budynków komercyjnych. Czyli... Dobra. Zobaczymy, powinny teraz się te budynki przebudowywać. Widzicie? Zmieniają się jednak w troszeczkę lepsze. Tylko automatycznie też wzrasta mi ilość mieszkańców. Dobra, słuchajcie, tutaj zrobimy sobie wobec tego strefę usług. Albo tutaj sklepy. Tutaj zrobimy sklepy, bo tu też przyjeżdżają turyści. Świetne miejsce na to. Może gdzieś tu jeszcze paru mieszkańców dorzucę. Żeby nie było. I właśnie zwiększymy wartość terenu. Sportowe. Naturalne, oczywiście naturalne. Park miejski. Za duży obszar zajmuje. Niepotrzebnie będziemy tracić fundusze, skoro będziemy tak naprawdę mieli zasięg nad wodą, gdzie nie możemy nic wybudować. Czyli na przykład tutaj damy to. Ten park troszeczkę rozwiniemy. Dorzucimy mu jakąś alejkę. I być może jeszcze gdzieś tutaj coś wrzucę. I też to rozbudujemy, żeby to było silniejsze, żeby działanie było jednak troszkę dalsze. O! Proszę bardzo. No, jakoś to zaczyna wyglądać. Tak jak mówię, tutaj już w tym momencie musimy poczekać na rozbudowę tego miasta, na rozbudowę tych budynków. Będziemy musieli tutaj dać dworzec kolejowy. Tutaj pewnikiem damy jakieś elementy dekoracyjne tego miasta. Tu będzie strefa usług i przede wszystkim będzie port na statki. A jeżeli chodzi o tą największą wyspę, jeszcze nie wiem. Pewnikiem będą tutaj największe budynki, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobimy. Dobra, nie przedłużając. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa. O, pożar. O, Lender, jasno. Będę musiał zbudować straż. Skąd nie mam tyle pieniędzy? Aha, no tak, obligacje. Dobra, trzymajcie się, pa.